upiąć się ludzie, którzy się nawiedzają. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Tak mówił wtedy anioł. I mówiła również krewna Twoja, Elżbieta Wańkary. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Dzisiaj tak samo się do Ciebie zwracamy. Właściwie od momentu krzyża, kiedy stała się naszą matką, cały czas jesteś podróżny. Nie zatrzymuje się ani na chwilę. Nawiedzasz nie tylko te góry Al-Karim, ale nawiedzasz wszystkich ludzi. Czasami w sposób szczególny dajesz o sobie znać, jak w Lourdes. Dzisiaj doświadczamy tego tutaj, w naszym dekanacie puckim. Patrzymy na Ciebie. Spoglądamy na Twoją twarz. Rozmawiamy z Tobą. Wszyscy potrzebujemy Ciebie, Maryjo. My też, którzy nosimy sutannę i jesteśmy w szczególny sposób blisko ołtarza. Pewnie najmocniej potrzebujemy Ciebie. I ci, którzy również prowadzą świeckie życie, wszyscy potrzebujemy Matki. Ciebie potrzebujemy. Ty znasz nasze bóle, nasze problemy. Wejrzyj na nas. Podaj nam rękę. Bez Ciebie wędrowanie nasze nie ma zupełnie sensu. Po prostu się gubimy. Wiatry tego świata są tak mocne, że nie damy rady. Tylko się wydaje, że jesteśmy silni, a właściwie parę kroków i stajemy. I dlatego dzisiaj chcemy do Ciebie mówić wedle słów tej pieśni, którą pewnie często śpiewamy na naszych nabożeństwach fatimskich. Ile zła na świecie, ile łez i krzywd, gdzie ma ludzkie serce żal i ból swój skryć. Tylko u Maryi może znaleźć to, czym dziś żaden człowiek nie przepełni go. Maryjo, przez Syna dana nam, pokrzepiaj nasze serca, do niebios prowadź bram. Bądź nam wypełnieniem naszych serc. Pan z Wami. Przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego,
Każdy człowiek stawia najpierw dobre wina, gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Wsłuchiwaliśmy się w Boże Słowo. Z Kany Galilejskiej. Wrażliwość Matki Najświętszej. Dostrzega problem. Zwraca się do Syna. Jaki problem dostrzegła Matka Najświętsza? Czy tylko ten problem, że czegoś zabrakło? Najczęściej tak to interpretujemy. Ale jeśli Maryja jest pełna wiary, a była zawsze pełna wiary, to zaświadczył Bóg poprzez anioła. Jeśli jest pełna wiary, to widziała dalej i więcej. Maryja pełna wiary, nawet pod krzyżem, widziała więcej. I dlatego trwała. Ona widziała już zmartwychwstanie. Pytam więc wrażliwość Maryi, czy tylko problem ten zewnętrzny? Pewnie też, jako matka, gospodyni. Ale tu szło o wiarę uczniów. Ona czuła, że to jest już ten moment, kiedy rozpocznie się publiczna działalność Jezusa. A celem tej działalności było, aby uwierzyli. I kto z was uważnie słuchał słowa dzisiejszej Ewangelii, ta scena zakończyła się tym właśnie. I uwierzyli. Początek objawienia, że Jezus, Syn Maryi, jest Panem. Jest Panem Wszechświata. Przychodzi Matka Najświętsza. Do kogo? Do Bernadety. Kim była? Córką hrabiego? Pana tamtej ziemi? Nie. Najbiedniejszej. Biedniejszej w Lourdes byś nie znalazł. I bardziej chorej od niej byś nie znalazł. Bardziej cierpiącej byś pewnie nie znalazł. Miała lat 14, a wyglądała na 12. Z niedożywienia, z głodu najzwyczajniej i z mieszkania w warunkach okropnych, urągających człowiekowi. Po co to wspominam? My często też cierpimy z różnych powodów. I żal czasami na naszych ustach. Iluż chorych dziś było tutaj na mszy świętej o godzinie 10:00. Chorych, cierpiących. Jak często padają te pytania, dlaczego? Kiedy się wszystko nam w życiu wali, a znajdź tu takiego, któremu idzie jak planował. Pewnie nie ma. I żal w sercu. Do nas przyszła. Nie figura. Ona.
do Ciebie, który jesteś pełen żalu i smutku i czasami okrutnego cierpienia. Do Ciebie, który wiele spraw nie rozumiesz. Jak do Bernadety przyszło. Dlaczego tam w Lourdes? Dlaczego w tym czasie? Historia Kościoła 2000 lat. A objawienia Maryjne najsilniej od wieku XIX i XX wieku. Dlaczego? Gdy były czasy, gdy człowiek sercem szedł w kierunku Boga, owszem, grzeszył, bo grzech był zawsze. Skoro jest diabeł, będzie i grzech. Ale gdy człowiek potrafi nazwać po imieniu grzech i łaskę, gdy wie, co jest dobre, a co jest złe, to ku biedy. Bo kiedy zdarzy się grzech, to wie, gdzie iść po miłosierdzie. Ale już gdy nie jest grzech, nie ma szansy na miłosierdzie. Pozostaje tylko potępienie. Dlaczego więc przyszła wtedy i do Lourdes, i do Francji? Gdzież zrodziły się najstraszniejsze błędy, których reperkusje my do dziś słyszymy? Gdzie nie możemy czasami, zdrowi, normalni ludzie, pojąć myślenia. Gdzie to się zaczęło? We Francji. Koniec XVIII wieku. To, co miało być zdobyczą ludzkości, wolność, równość i braterstwo, gdy ścięto króla, i ścinano się wzajemnie, gdy gilotyna pracowała dzień i noc. A z równości, braterstwa pozostał guzik. Te błędy rozpowszechniały się coraz bardziej. Gdy człowiek targnie się na świętość raz, to już łatwiej mu targnąć się drugi, trzeci, dziesiąty i setny. I tak odchodziła od Boga najwierniejsza córa Kościoła, Francja. I tak się gubili ludzie. I tak szli w drogę piekła. Wrażliwość matki wyświadczy. Jakże my mamy liczyć? Przychodzi więc, objawia się i o co prosi? O modlitwę i o pokutę. O modlitwę. O to, co my tu siedzący dość często byśmy wymienili na ostatnie miejsce jako rzecz ważną. Szkoła ważna, praca ważna. Tak, to jest ważne. O to dbać trzeba. I my o to potrafimy zadbać sami. A ona upomina się o to, o co nie potrafimy zadbać. A do tego właśnie potrzebna jest nasza modlitwa. I oddanie się Panu Bogu. Bo do wieczności powołany jest człowiek. Nie na kilka chwil życia. Módlmy się za Kościół, aby wsparcie posługą swoich pasterzy niósł nadzieję, pociechę oraz posługę miłości wszystkim dotkniętym smutkiem i cierpieniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, pracowników i wolontariuszy służby zdrowia, a
a także za rodziny, które opiekują się chorym w hospicjach i domach rodzinnych, aby byli narzędziami miłującego Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich ludzi chorych, którzy z trudem dźwigają swój krzyż cierpienia, aby obecność Chrystusa oraz modlitwa Kościoła dodawały im otuchy i wytrwałości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za Caritas w naszej archidiecezji, aby w jubileuszowym roku 25-lecia swego istnienia cieszyła się obfitością Bożego błogosławieństwa oraz owocną współpracą wielu ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za konających, aby uwolnieni od grzechów i umocnieni nadzieją życia wiecznego płynącą z przyjęcia wiaduktu pokoju, serca, przeszli do wieczności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się dla nas samych, abyśmy łącząc nasze modlitwy z Marią zawsze mieli serca otwarte na Boga oraz wrażliwe na cierpienie i samotność drugiego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Dzwon, o nieskie mi po
śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Często wtulone w skały wpatrywałyśmy się w górę, aby tęsknotą dosięgnąć nieba. I oto nagle niebo przyszło do nas na ziemię. Wtedy piękna Pani wyznała: ja jestem niepokalane poczęcie, a nas otoczyła taka jasność i świętość, jakiej nigdy dotąd nie czułyśmy. Chciałyśmy, aby ta chwila trwała wiecznie. Było to niczym zaproszenie, abyśmy wzrastali w pięknie i miłości. A w źródle odbiło się całe niebo, tak jakby Maryja zostawiła nam kawałek swego czystego serca. Ja też przynoszę Wam moje przesłanie. Oto ono. Wzrastaj na miarę nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Tajemnice trzeciej chwalebne różańca świętego rozważać będziemy zesłanie Ducha Świętego. Posłuchajmy, co mówi trzecia róża. Lubiłam patrzeć na twarz Bernadety, gdy rozmawiała z Panią. Była wtedy taka piękna, taka skupiona. Czułyśmy wszystkie, że ona widzi więcej niż my, że uczestniczy w czymś niezwykłym, czego my, zwykłe róże, nie mogłyśmy doświadczyć. Drgające usta szeptały słowa modlitwy, a jej dłonie wzniesione ku niebu zdawały się ogarniać cały świat. I to właśnie wtedy Bernadetta przez długą chwilę trzymała rękę w płomieniu świecy. Wszystkie zamarłyśmy z przerażenia. Chciałyśmy, aby wiatr zgasił płomień, ale tak się nie stało. Stało się zaś coś, czego my zwykłe róże pojąć nie mogłyśmy. Ogień nie wyrządził żadnej szkody dziewczynce. Miejscowy lekarz nazwał to cudem. Dziś wiem, że Boży ogień nie parzy, a spala miłość. I takie jest moje przesłanie. Rozpal miłością cały świat. Za nami grzesznymi,
do śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zabawiam nas grzechy poczęta, módl się za nami, którzy się do siebie uciekamy. I może dlatego nie zdziwiły nas słowa, jakie piękna Pani wypowiedziała do Bernadety: nie zbuduję tu kaplicę. Maryja pragnęła pozostać tu na zawsze. Pragnie nadal spotykać się z ludźmi. Pragnie wszystkim wskazać źródło łask, gdy wskazuje nam Jezusa. Jej wołanie: niech przychodzą tu procesje, spełnia się każdego dnia. Dziś każda z nas wie, że Maryja jest obecna z nami, tak jak każda mama jest obecna przy swoim dziecku. Jej obecność czuje się sercem i tęsknotą. A oto moja tajemnica. Gdy kogoś kochasz, nigdy go nie tracisz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen.
za nami, za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.